Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. Widzimy się po raz kolejny, w kolejnym odcinku po kolejnych oględzinach. Tak, jak obiecałem, podzielę się z Wami relacją. Co to był za samochód? Jaki miałem pakiet? Jak wypadł w naszym raporcie? Czy będzie warto, czy nie warto się nim zainteresować? Wszystko dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Ok, Maxi Test. Klient sobie wybrał ten pakiet najbardziej obszerny. Wraz z podłączeniem pod komputer diagnostyczny z oględzinami pojazdu od spodu, a także domówił sobie rozmowę telefoniczną, gdzie po oględzinach z nim się skontaktowałem i przekazałem mu wszystkie informacje na temat samochodu, jaki sobie wybrał. Co to było za auto? Po raz kolejny BMW X5, jednostka. 3.0 diesel, generująca moc 235 koni mechanicznych, samochód z 2007 roku, e, przebieg deklarowany przez sprzedawcę to 250 000 km, samochód wyceniony na kwotę 46 900. Ok, co mamy w ogłoszeniu? Jakie informacje zawar, e, tutaj nasz sprzedający? Czy te informacje się potwierdzą z tym stanem, czy niekoniecznie? Dobrze, co tam mamy? Więc tak, w ogłoszeniu mamy podany numer WIN, więc plus. Zawsze możemy sobie pojazd sprawdzić wcześniej, przed oględzinami, czy coś było, czy nie, na co musimy zwrócić szczególną uwagę. Podał wyposażenie, napisał, że samochód jest bez wkładu, stan jest wzorowy, wszystkie elementy są oryginalne, również lakier jest cały oryginalny, samochód jest zadbany w idealnym stanie. Do samochodu ma dwa komplety opon, letnie w bardzo dobrym stanie, zimowe tam po jednym sezonie. Kurczę, samochód jak najbardziej wydaje się no, prawie perełeczka. Więc godne jak najbardziej zainteresowania po przeczytaniu samego treści ogłoszenia można powiedzieć no szczał w dychę. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia szkód pojazdu po VIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Okej, okay, mamy win, więc przed oględzinami sprawdzam sobie pojazd po numerze Win. No i co mam? Widzę, no już nie do końca perełeczka. Mamy trzy szkody. Trzy szkody w Polsce odnotowane. Pierwsza w 2016 roku. W kwietniu wyceniona na 24-25 tysięcy. I to był tam tył, przód, wnętrze, czyli tutaj wnętrze to najprawdopodobniej uległy uszkodzeniu poduszki oraz lewa strona pojazdu. Kolejna szkoda w 2019 rok, również kwiecień, jakiś pechowy, widać miesiąc dla tego auta. Niewielka szkoda 1000-2000 zł, tył. Lewy, prawy bok, więc jakieś może obcierki, coś jakaś drobnostka najprawdopodobniej, bo patrząc na kwotę, nic, nic strasznego, nic poważnego. No i w tym roku, o czym od razu sprzedawca poinformował, bo tą szkodę on miał w lutym tego roku przy przebiegu tam 247 tysięcy, czyli nie tak dawno, no bo teraz auto ma 250. Szkoda na 20, 21 tysięcy. Przód, lewa strona, lewy przód. No, tutaj sprzedający od razu powiedział, że ma dokumentację, ma zdjęcia, było to robione w ASO, zostało to zrobione poprawnie i tak dalej. Co mogę sobie oczywiście jak najbardziej sprawdzić, zweryfikować, potwierdzić. Więc kontrola zewnętrzna. Ogólnie na pierwszy rzut oka no samochód nie najgorzej. Widać, że auto nie było jakoś tam specjalnie przygotowywane nie było polerowane, czyszczone, jakoś. Po pomiarach potwierdziło się. Że faktycznie samochód miał tą szkodę, tutaj z przodu. Tutaj, oczywiście, przedni zderak że oraz przednie błotniki nad kola są plastikowe, więc jest to element wymienny, zostały wymienione w kolor. Drzwi zostały kierowcy lewe pocieniowane oraz mamy pocieniowany supek, A tutaj przy szybie czołowej. On tam bodajże dochodził do 210 mikronów, więc nie najgorzej. Druga warstwa. Ok. Na lakierze oczywiście występują jakieś tam liczne rysy, odpryski, wgniotki. Poza tym lakierniczo o dziwo, samochód wyszedł cały w oryginale. Te elementy, które zostały wymienione, czyli zderzak, błotnik. Tutaj widziałem lampa od razu na pierwszy rzut oka lewa różni się od prawej. Widać, że była nowa. No sprzedający tak wspomniał, ma całą dokumentację, robił to paso, Zostały te elementy wymienione na nowe. Fajnie. Lecimy dalej. Szyby. Szyby w oryginale poza czołową. Czołowa był to zamiennik z 2014 roku. No ale no, sami jak zobaczycie tutaj w przebitkach. Kwalifikuje się ona do wymiany. No niestety jest już stłuczona, jest dość spora rysa. No tutaj no, ta szyba się nie nadaje do, do użytku. Pierwszy wydatek na start szyba. Co do opon. Tutaj sprzedający deklarował, że opony są w bardzo dobrym stanie. Przyglądałem im się. Opony były z 2015 i z 2016 roku na felgach aluminiowych 20-calowych. No niestety, felgi no, kwalifikują się już do renowacji. No, spore jakieś tam uszkodzenia lakiernicze, jakieś tam. No niestety, jest to nieuniknione, więc felgi pasowałoby sobie odnowić. Co do tych opon, no powiem szczerze, no nie są według mnie w tak bardzo dobrym stanie. Po pierwsze, widać już spękania na tych oponach. Po drugie, no już zbliżają się do tego naszego ogranicznika. Naprawdę kwalifikują się do wymiany. Szczerze mówiąc ja już bym je wymieniał. Wiadomo, jest to e, nie tak mały wydatek, bo kupić cztery opony 20-calowe do X5, no to trzeba liczyć parę tysięcy. Przechodzimy do Wnęcza. No powiem szczerze, tak, no samochód nie był tak i z zewnątrz, tak, w środku też nie był jakoś specjalnie przygotowany. No ten środek troszeczkę, powiem szczerze, tak mocno wyeksploatowany Według mnie, no tutaj na pierwszy rzut oka, no na pewno by wymagał odświeżenia. Skóry na pewno przede wszystkim czyszczenia, impregnacji, bo widać, że nie były dbane, w ogóle o nie nie było dbane. Jeżeli mam się czepiać, to na przykład brak aktualnych map. No ktoś powie no teraz mało kto jeździ, każdy ma telefon, każdy na Androidzie, to są o wiele lepsze mapy, Google i tak dalej. Tu jest stary system. Okej, okay, zgadzam się. No ale ta nawigacja jest, może któraś, ktoś by chciał. Są do tego aktualizacje, można mieć nowe mapy. Można jeździć na takich mapach. Kolejną jakąś taką usterką były lusterka. Był problem. Na przykład lewe lusterko tutaj kierowcy miało problem przy składaniu, szczelało. Prawe lusterko znowu miało problem z ustawieniem. Góra, dół, lewo, prawo też się to wszystko nam jakoś tam przycinało. Troszeczkę było to jakieś tam mankamenty z oświetleniem drobne występowały. No i takim jeszcze widocznym tym hamulec ręczny, tutaj mam na myśli guzik. No był wyłamany uchwyt, ten po prostu tak był zakładany, tylko cokolwiek, żeby go można było zaciągnąć i spuścić, sprzedający praktycznie nie używał tego hamulca. No tutaj trzeba go sobie wymienić, no bo. no, no, niestety, nawet badanie techniczne, czy cokolwiek, hamulec ręczny, proszę zaciągnąć tego tu, jakieś szukanie guzika, gdzieś tam, gdzie ten guzik jest. środek, powiem szczerze, tak, pasy bez większych uszkodzeń z mechacem, kierownica, pedały, lewarek, normalne ślady eksploatacji. Poza tym całe tutaj wyposażenie w środku było sprawne, poza tymi mankamentami, które wyszczególniłem. Dobrze, przechodzimy kolejnym etapem: komora silnika, wnętrze bagażnika. Co tam mamy? O, zaczynamy od komory silnika. Płyny e, eksploatacyjne, jak najbardziej ok. Poziom poprawny, e, rozruch. No, niestety, silnik już był ciepły, bo tutaj sprzedający przyjechał na umówione miejsce, więc był e, już rozgrzany. Na pierwszy rzut oka, oczywiście, rzuciła się ta lewa lampa. Widać było ślady demontażu, błotników, zderzaka oraz mieliśmy założoną nową chłodnicę. Klimatyzacji. No, tutaj sprzedający powiedział, że no co dopiero dosłownie dwa tygodnie wcześniej robił klimę, bo był z nią problem, była nieszczelność, chłodnica się po prostu posypała ze starości, więc założył nową chłodnicę, klimatyzacja jest zrobiona, nabita, odgrzebiona, więc wszystko działa jak powinno, jest jak najbardziej poprawnie. Wycieków tutaj w górnej części silnika się nie dopatrzyłem, silnik nie był myty, no tutaj sprzedający od razu się też przyznał, zresztą no nie dało się tego ukryć, bo komunikat też bił nam na desce podczas nawet tutaj oględzin wnętrza, że został usunięty filtr cząstek stałych, no nie do końca zostało to usunięte poprawnie, ponieważ został usunięty fizycznie, natomiast programowo niestety nie i samochód cały czas bił nam komunikaty. No, powiem szczerze, są zwolennicy, są sprzeciwnicy. Nie namawiam nikogo, bo każdy mówi ekologia, niepotrzebne, w dieslach i tak dalej. No, jeżeli już usuwać, to przynajmniej usuwać to zgodnie ze sztuką. Czyli fizycznie go usunąć i programowo też. No, w tym przypadku nie do końca ktoś to zrobił tak, jak powinien. Przez to ten błąd się pojawiał, sprzedający też rzeczywiście tego e, nie zatają. No, nie dało się za bardzo, no bo było to zrobione źle. Udaliśmy się na jazdę testową, kolejny etap. Co do jazdy, no powiem szczerze, że tutaj samochód zachowywał się fajnie, poprawnie, prawidłowo przyspieszał zachowywał tor jazdy, skrzynia w porządku, tak jak wspomniałem, olej w skrzyni był wymieniany, poziom hałasu jak najbardziej OK. Jeżeli mam się tutaj czepiać, taki malutki mankament, minusik, wentylator tutaj dmuchawy wewnątrz, na wolnych obrotach już słychać było, że już ma swoje lata, już łożyska gdzieś tam na wierniczku zaczęły zdawać i na wolnych obrotach po prostu nam popiskiwały. Przy wyższych obrotach tego efektu dźwiękowego już nie było. Jazda odbyliśmy w warunkach drogowych, niestety no, nie mogliśmy się udadzić na jakąś tam autostradę, żeby przetestować go przy wyższych prędkościach, jak w warunkach autostradowych. Natomiast tutaj podczas tych normalnej jazdy samochód zachowywał się jak najbardziej w porządku. Wróciliśmy na miejsce, udaliśmy się na stację w celu oględzin pojazdu od spodu. I co tam mamy od spodu? Od spodu e, osłony mamy kompletne. No, niestety jest już wyciek. Mamy wyciek i zapocenie w okolicy miski olejowej oraz na skrzyni. No, niestety mogło być to już rozciągnięte tutaj, bo ten wyciek nie był jakiś świeży. Widać, że on już chwilę jest, więc ten olej już niestety poleciał. E, podczas nawet jazdy użytkowania już został. Rozdmuchany trochę po tej komorze silnika, już poszedł nam na skrzynię. Ciężko mi powiedzieć, skąd ten olej się dostał. Trzeba by było pościągać osłony, umyć to wszystko, zlokalizować źródło i usunąć. No, niestety takie zapłacenia i taki wyciek występują. Co poza tym? Naloty korozyjne na elementach stalowych zawieszenia, na układzie wydechowym, głównie w tylnej części pojazdu, tutaj one się pojawiły. Z przodu całkiem OK. Opony równomiernie zużyte. Tak jak już wspomniałem, no będą kwalifikować moim zdaniem już. Jeżeli ktoś by nie chciał, to naprawdę w jakimś tam niedługim czasie dojeździć do końca sezonu, założyć te zimowe, a na następny sezon kupić sobie nowe do wymiany. No i tak jak wspomniałem, tutaj nie mamy tego filtra cząstek stałych, został on usunięty. Kolejnym etapem podpięcie pod komputer diagnostyczny. Co mamy pod komputerem? Pod komputerem przebieg mi się potwierdził udało się tutaj go zczytać. Więc przebieg mamy autentyczny, więc jeżeli cokolwiek było ruszane, to zostało to zrobione dobrze. Pozmieniane nie tylko w sterownikach, ale również w innych modułach, w których przebieg jest zapisywany. A w marce BMW przebieg jest zapisywany w kilku modułach, więc można to łatwo sobie zweryfikować. No sporo błędów. Tych błędów było troszeczkę i tam między innymi, tak wspomniałem, od DPF-u, od oświetlenia, od systemu Parktronic PDC. Gdzieś nam się przywieszał któryś czujnik, czasem chodził, czasem błąd bił. Od świecy żarowej nad cylindrem szóstym był, był błąd. Od wentylatora, od przepustnicy i tak dalej, i tak dalej. No BMW, no, dość sporo tych modułów, dość sporo elektroniki w tym. No, każdy błąd, każdy spadek napięcia, każda usterka, jeżeli to zostało nawet zrobione, a nie wykasowane, no to siedzi w pamięci. No, widać, że nikt tutaj na świeże nic nie kasował. Nic nie było robione, nic nie było przygotowane, więc lista tych błędów była dość spora. No tutaj wymieniłem najważniejsze błędy. Bo inne to już takie jakieś tam drobnostki, można powiedzieć, pierdółki. no te były jedne takich z kluczowych. Kolejnym etapem dokumentacja. Czy faktycznie ten przebieg jest udokumentowany i co tutaj mamy? No, przebieg faktycznie fajna dokumentacja, bo dokumentacja prowadzona od samego początku do 2019 roku do przebiegu 214 000 km, więc fajnie. Eee... Tutaj takie ostatnie wpisy, czyli w 2019 roku miał samochód 214, w 2016 284. No, te przebiegi na mniej więcej się pokry pokrywają, eee, potwierdzają. Więc mam tutaj pewność, że ten przebieg, który na ten moment jest, jest przebiegiem autentycznym. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Czy będzie warto czy nie warto się z nim zainteresować? Ja dałem nie. Podsumowałem to wszystko, opisałem to klientowi, e, oczywiście ostateczna decyzja należy do niego, ja go tutaj nie będę jakoś tam specjalnie e, przekonywał, żeby nie wiem, kupował lub nie kupował, bo może stwierdzić, że jednak dla niego ten samochód jest warty. Natomiast ja bym go osobiście nie kupił, no i też zasugerowałem, że to jest moje zdanie, oczywiście ostateczna decyzja należy do niego, też ma takie tutaj trochę mieszane uczucia. Bo nie jest źle, ale no nie jest tak kolorowo, jak miało być w ogłoszeniu. No, mamy tutaj szkody, mamy tutaj naprawy. No, te naprawy zostały zrobione, powiem szczerze, dobrze. No, tutaj patrząc na te szkody, jakie miały miejsce, no tutaj na pewno ta pierwsza szkoda, co co powiedziałem, że w 2016 na 24-25 tysięcy była szkoda, to była najprawdopodobniej samochód został sprowadzony do Polski jako. Uszkodzony i została zrobiona wycena, ponieważ pierwsza rejestracja tego samochodu też była w kwietniu 2016 roku. Szkoda bodajże, była tam wyceniana 11, a pierwsza rejestracja była 28 kwietnia 2016, więc on został sprowadzony, uszkodzony z zagranicy, zrobiony. Pewnie tutaj chodziło o cło i tak dalej, więc ta szkoda, szkody jakieś tam były, był, był rzeczoznawca, były o to wycenione, żeby ta wartość i ten podatek był taki, a nie inny. Poza tym kolejna ta szkoda w 2019 to była jakaś drobnostka. No i ta teraz w tym roku, którą miał sprzedawca, no, która jest udokumentowana, to też nie była jakaś duża szkoda, powiem szczerze. Wartość jest spora, ponieważ wiadomo, lampa, błotnik, weżak, robione to waso. To nie są tanie rzeczy, wiadomo jak to jest liczone. Może być problem również, bo raz, że szyba, dwa, komunikat DPF-u i może diagnosta nas cofnąć, a, ciekawostka, w dniu oględzin kończyły się badania techniczne. I jak byliśmy, w sumie tam była stacja, mówimy, mówiłem, że możemy podjechać, to tutaj sprzedawca mówi, nie, 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 tego on sobie ogarnie te badania, badania techniczne na pewno będą zrobione, tutaj nie ma najmniejszego problemu, Później on pojedzie i te badania sobie zrobi. Więc ja ze swojej strony nie polecam. Ostateczna decyzja należy do naszego klienta. A jakie jest Wasze zdanie? Warto, nie warto zainteresować się takim samochodem? Kupilibyście? Czy może też nie? Co o tym sądzicie? Jak to o BMW X5 wypadło? Czy może ostatnie, które Alan oglądał, było w lepszym stanie niż to, które ja miałem teraz okazję oglądać? Zachęcam do komentowania. Jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie, udostępniajcie, lajkujcie, klikajcie w dzwoneczek, będziecie powiadamiani o nowych odcinkach. A my widzimy się niebawem. Zapraszam Was bardzo serdecznie na nasze odcinki. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie, cześć.